Mamy tutaj kilka jabłek i kilka pomarańczy. To, nad czym chciałbym się z wami zastanowić w tym filmie, to jaki jest stosunek jabłek do pomarańczy. Wyjaśnijmy pojęcie stosunku. Co to jest stosunek? To zależność pomiędzy liczebnością dwóch różnych grup przedmiotów. I jest parę sposobów określania stosunku. Możemy dosłownie policzyć jabłka: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 jabłek. Mówimy, że stosunek wynosi 6 do. Ile mamy pomarańczy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6 do 9. Stosunek jabłek do pomarańczy wynosi 6 do 9. Możemy też używać innego zapisu. Możemy tę samą informację zapisać tak: 6 do 9. Czyta się tak samo. Ale są jeszcze inne sposoby podejścia do tematu. Jeden ze sposobów określania stosunku, na przykład stosunku jabłek do pomarańczy, to określenie, ile jabłek przypada na określoną liczbę pomarańczy. I jeżeli tak podejdziemy do stosunku, to zwyczajnie możemy skrócić te liczby. I może już zauważyliście, że zarówno 6 jak i 9 jest podzielne przez 3. Tak samo jak skracamy ułamki, tak samo możemy skracać stosunki. Jeżeli podzielimy szóstkę i dziewiątkę przez 3, to mamy 6 podzielone przez 3 to 2, a 9 podzielone przez 3 to 3. I możemy tak samo powiedzieć, że stosunek jabłek do pomarańczy wynosi 2 do 3. Jeżeli chcemy użyć tego drugiego zapisu, to będzie to 2 do 3. Jaki to ma sens? Spójrzmy. Podzieliliśmy obydwie te grupy owoców na 3. Jeżeli wszystkie te owoce podzielimy, to tu będzie jedna grupa, tutaj druga grupa, a tu. Trzecia grupa, trzy równe grupy. I widać, że w każdej z tych grup na każde dwa jabłka mamy trzy pomarańcze. Tu na dwa jabłka też mamy trzy pomarańcze, i tu na dwa jabłka również mamy trzy pomarańcze. Czyli stosunek jabłek do pomarańczy jest taki, że na każde dwa jabłka mamy trzy pomarańcze. Ale można też spojrzeć na sprawę z zupełnie innej strony. Możemy zapytać, jaki jest stosunek pomarańczy do jabłek. I generalnie odpowiedzią na tak postawione pytanie będzie odwrócenie tych liczb. Tutaj pytaliśmy o jabłka w stosunku do pomarańczy i wyszło nam 6 do 9 albo 2 do 3, jeżeli skrócimy te liczby, a tutaj pytamy o pomarańcze w stosunku do jabłek. Zamieniamy nasze owoce miejscami i dlatego zamienimy miejscami również liczby. Mamy 9 pomarańczy na każde 6 jabłek. Czyli możemy powiedzieć, że ich stosunek to 9 do 6. Albo jeżeli zechcemy te liczby zredukować, to na każde 3 pomarańcze podzieliliśmy dziewiątkę na 3 i otrzymaliśmy 3, będziemy mieli 2 jabłka. I to jest dokładnie to samo, co mieliśmy tutaj na górze. Ale tu mieliśmy jabłka do pomarańczy, 6 do 9, 6 jabłek na każde 9 pomarańczy, a tutaj mamy pomarańcze do jabłek, czyli 9 do 6, 9 pomarańczy na każde 6 jabłek. Albo możemy też powiedzieć, że na każde trzy pomarańcze przypadają dokładnie dwa jabłka.